Zasiadając do gry MMORPG, przeważnie mamy wiele możliwości co do stylu rozgrywki, który sobie wybierzemy. Wiele osób doceni questy, które pchają historię wraz z cutscenkami, inni będą spędzać godziny na handlu czy wyrabianiu coraz to lepszego sprzętu. Będzie można zająć się wycinaniem potworów z dobrym systemem walki, a niektórzy po prostu będą odczuwać satysfakcję przy grindowaniu paska expa. Możemy skupić się na zdobywaniu najlepszego ekwipunku na rajdach lub masterować grupówki ze znajomymi. Jednak dzisiaj chciałbym się skupić na trybie rozgrywki, który jest coraz mniej wymagany, a na pewno nie jest konieczny, aby MMORPG było przyjemne. Mowa o trybach PvP. Zapraszam. Zacznijmy może od początku. Szlaki trybu PvP kolejno wydeptali Neverwinter Nights od studia AOL z roku 1991, potem Meridian 59. Jednak z perspektywy czasu dopiero Tibia oraz Ultima Online ukazały walki między graczami w bardziej przystępny sposób i przeszło dzięki nimi do mainstreamu. W międzyczasie tryb PvP przywdział różne formy. Czasami mieliśmy do wyboru dedykowane serwery, gdzie podczas robienia questów mogliśmy ze znajomymi wyjaśnić, że przez następne kilka godzin ten spot z dobrym expem nie będzie dostępny. Oczywiście do czasu, aż tamci nie wrócili z kolegami. Czasami zdarzyło się, że całe rajdy, grupówki albo tak zwane world bossy były na terenach PvP, co zwiększało dramatyzm sytuacji, gdzie na 10% HP wbijała inna gildia tylko, żeby przejąć lód. Powstawały osobne areny, na których zbierali się ochotnicy, żeby powalczyć drużynowo w różnych minigrach lub dostawaliśmy spore połacie terenu, gdzie całymi gildiami mogliśmy przeprowadzać istne wojny na wielką skalę. Każda z tych czynności dawała nam jasno do zrozumienia, gdzie jest nasze miejsce w hierarchii, czy to właśnie gildie przejmujące zamki przeciwników, lub zmiatając kolejnych przeciwników, którzy wyskakiwali z krzaków, próbując zrobić na nas łatwe PK, nierzadko tracąc exp, a w najgorszych przypadkach nawet itemy. Ten dreszcz tych emocji podczas gankowania kolejnych ludzi dawał ogromną satysfakcję. Ale na jak długo? Dlatego coraz rzadziej widzimy wybór serwera PvP i PvE, a raczej tytuły z konkretną mechaniką jak Albion czy EVE Online. Ułatwia to skoncentrowanie graczy, bo nie ukrywajmy, najgorsze co może nas spotkać w grze MMO to pusty serwer, gdzie mijamy kogoś raz na kilkadziesiąt minut rozgrywki. Graczom pragnącym współzawodnictwa wychodzą naprzeciw wszelkie gry typu MOBA czy Battle Royale. Zalanie rynku tymi tytułami sprawiło, że najwybredniejsi gracze znajdą coś dla siebie. Tam mają skoncentrowaną uwagę na ten tryb i właściwie mogą go zbalansować, bo niestety niesamowicie trudne jest dostarczyć grę MMO, która utrzyma tryb PvE i PvP w sprawiedliwy sposób. Nie będę ukrywać, że u mnie również zmieniło się zdanie na temat atrakcyjności PvP w grach. Zdecydowanie wolę przysiąść przy grupówce czy pogrindować na mobkach, niż dawać z siebie 110%, a na koniec klnąć pod nosem narzekając na lagi. Jeśli popatrzeć na aktualne, popularne MMO, to endgame czy droga do niego niekoniecznie jest trybem PvP wypchana, a nawet bym powiedział niespecjalnie konieczna. Większość kontentu to dobrze skonstruowane nowe dungeony, rajdy bądź kolejne lokalizacje rozszerzające fabułę. Przyjrzyjmy się topowym MMO. World of Warcraft na forum mnóstwo tematów o braku balansu na klasach i 15 minut oczekiwania na battlegroundy. Elder Scrolls Online, przez to, że każdy praktycznie może mieć każdy skill, prowadzi do jednej wariacji builda, który po prostu nudzi na arenach, co prowadzi do znużenia materiału. Zdecydowanie widać, że twórcy przykuwają większość uwagi do PvE, zwłaszcza przy ilości fabularnych rozszerzeń, które wprowadzają do rozgrywki. Black Desert Online, mimo świetnego systemu walki, w czasie PvP liczy się przede wszystkim sprzęt, który możemy albo wygrindować, bądź ułatwić sobie jego zdobycie przez mikrotransakcje. Droga do wyrównanego PvP może być zatem dość długa, no i nie ukrywajmy, mało zbalansowana pod niektóre klasy. Na rety liczy aż kipi od tematów, gdzie leży synchro między uderzeniami, co prowadzi do frustracji. Widać, że Pearl Abyss stawia na PvE, co może również wskazywać na to, że do Black Desert zostanie dodany wkrótce łamigłówkowy dungeon, który oczywiście będzie nastawiony na współpracę grupy.
Nie zapominajmy, że ich nowy tytuł, Crimson Desert, to prawdopodobnie będzie gra singleplayerowa. Neverwinter z kolei w maju zaprzestał regularnych sezonów PvP po 14 odsłonach. Długi czas oczekiwania na znalezienie meczu sprawił, że rzeczy kupione z mikrotransakcji nabrały znacznej wartości, więc znowu odepchnęło to nowych uczestników od tego trybu. Nowo zapowiedziane gry MMORPG również przywiązują większą wagę do PvE niż PvP. Wyczekiwany przez wiele osób Blue Protocol od Bandai Namco przy zapowiedzi studio poinformowało, że nie mają kompletnie planów na tryb PvP i skupiają się na narracji, dungeonach i rajdach. New World od Amazon Studios spotkał się z krytyką, kiedy ogłosili, że ich MMORPG nie będzie miało na start serwerów PvP i raczej skupią się na frakcyjnym trybie wojen z wcześniejszą rejestracją. Również nowo zapowiedziana Palia, która chce zawojować rynek jako Stardew Valley MMO, nie będzie miała trybu PvP, a zainteresowanie nią wcale przez to nie zmalało. Oczywiście przytaczając te informacje, nie sądzę, że tryb PvP powinien zostać wykluczony z gier MMO. Po prostu uważam, że już nie jest on konieczny do tego, żeby utrzymać uwagę graczy, aż tak jak to było przed laty. Sam dobrze wspominam liczne godziny w Age of Conan na minigierkach czy Battlegroundach, aczkolwiek wiem dobrze też, ile stresu tam zjadłem. Z wiekiem po prostu chyba zacząłem doceniać fabułę, questy i ilość włożonego czasu w przygotowanie dobrego dungeona. Ilość mikrotransakcji nawet w grach buy to play sprawia, że często czujemy się oszukani, a jednak dużo łatwiej jest nam przełknąć przegraną od mobka z AI niż od innego gracza. Co wy sądzicie o trybach PvP w aktualnych grach? Czy jest jakieś MMO, które gracie wyłącznie dla tego trybu? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Cześć!